Teatr Polskiego Radia. Marek Ławrynowicz. Majowa niedziela w Malinówku. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. A co pan burmistrz taki zadowolony? Gdzie pan był tyle czasu? Pomyślałem sobie, pani Zosiu, taki piękny majowy dzień. Słoneczko świeci, ptaszki świergolą. Przejdę się trochę po mieście i pogawędzę z elektoratem. Ale nie o reformie emerytalnej. No co też, pani, uchowaj Boże, w taki słoneczny dzień. Tak po prostu, jak to władza z obywatelem, a co tam u was, słychać dobrzy ludzie, a oni, zależy, gdzie się ucho przyłoży. A to nie było takie trochę opozycyjne? Nie, ale skądże? To po prostu obywatele żartują sobie. Z władzy? Da, ależ pani, podejrzliwa, nie z władzy, tylko pospołu z władzą. My żartujemy z nich, a oni z nas. Radosna majowa demokracja, pani Zosiu. I nikt nie był przeciw? Nie, no, opozycja też musi być, był jeden, zdaje się, znajomy Ciumkały. Niestety znajdował się w stanie upojenia alkoholowego, używał wobec mnie języka nienawiści i nie zdołałem zrozumieć, jakie ma postulaty. Ale Straż Miejska chyba interweniowała. Owszem, chciała, ale sam się przewrócił, uderzył głową w trotuar i przestał protestować. No i słusznie. Po co protestować w taki piękny dzień? A tu co się działo? A w sumie to nic. Tylko pan Ziutek był. 3 razy. Aż 3? Aha. Chyba mu bardzo brakuje pieniędzy. Czego chciał? Tego to nie powiedział, ale to ma być podobno doniosły projekt. Jakaś nowa bzdura, żeby mnie naciągnąć. Ja tego zupełnie nie rozumiem. Pan jest taki mądry, inteligentny, przystojny. No jeszcze, jeszcze. Pani Zosiu, jeszcze. Męski, no. Jedyny w swoim rodzaju. Dobry. I w ogóle ja pana... Nie, pani Zosiu, nie posuwajmy się za daleko. Po pierwsze, teraz jest mowa o mnie, a po drugie, pani zapomniała przejść do konkluzji. No bo jak na pana tak patrzę i patrzę... Nie, ale konkluzja, pani Zosiu. Co? Tak patrzę i za nic nie rozumiem. Dlaczego ktoś taki jak pan daje się bez przerwy naciągać komuś takiemu jak pan Ziutek? To nie zna się pani na polityce, pani Zosiu. Wiem, bo ja za bardzo uczuciowa jestem. No właśnie, otóż. Ja, pani Zosiu, też mam takich, co nade mną stoją. Powiat, województwo, kraj, Unia Europejska, ONZ. Że też pan to wszystko dźwiga. Ale ktoś niestety musi. No i moi zwierzchnicy oczekują, że ja jako burmistrz od czasu do czasu coś wymyślę. I nawet to zrealizuję. A co ja mogę, pani Zosiu, takiego wymyślić? Pan może wymyślić wszystko. Wszystko to każdy głupi potrafi. A tu trzeba konkretnie. A ja, jak tak siądę i myślę, to wielko głowa rozboli, ciśnienie mi skoczy. To już lepiej nie myśleć. To tak też robię. Na szczęście jest pan Ziutek, który zawsze coś tam wymyśli. On mi to daje na piśmie, ja przepisuję swoim charakterem, podpisuję swoim nazwiskiem i posyłam wyżej. Potem pan Ziutek to realizuje, ja robię dokumentację i posyłam wyżej. Że niby ja to zrealizowałem. Ale pomysły pana Ziutka często się kończą katastrofą. Ale nie, katastrofa zawsze się może zdarzyć. Ale nie mam dokumentacji, nie? Dokumentacji jest zawsze sukces. Ale pan inteligentny. No, nie, nie. Wie pani co?
Trochę zmarzłem w czasie tych spotkań z elektoratem. Jak pani tak siadła obok i emanowała ciepło. Oczywiście, panie burmistrzu. Od rana tak mi się chce poemanować. Pani Zosiu, tylko proszę się na mnie nie rzucać jako ostatnim razem. To pan się na mnie rzuci. Tak, zapomniałem. No nie, niech pani tu siada, tu. Ale tu, no, bliziutko. No. Czuje pan, jak emanuję? No pewnie. Nikt nie emanuje tak jak pani Zosiu. Panie burmistrzu, przyszedł pan Ziutek? Co? Kto? Pan Ziutek przyszedł? Aha. Samą porę. Właśnie mi się śniło, że odniosłem wielki sukces. Proszę! Dzień dobry, najmilszy panie burmistrzu. Dobra. Nie, pan mi tu oczu nie myli, no. Tylko niech pan od razu powie, ile pan chce. Niedużo. Ale jak? Niedużo. A nie jest pan ciekaw, na co mi potrzebne te pieniądze? Wiem. Na waciki. Mówiłem o idei. To pan ma jakieś idee? Ja nigdy bym na to nie wpadł. Mimo to mam. Otóż, co by pan powiedział, drogi panie burmistrzu, na majową niedzielę w Malinówku? Panie Ziutku, co mi pan tu chrzani? Wiadomo, że jak jest maj, to niedziela też jest majowa. No. Nikt tego nie eksponuje. A co tu jest niby do eksponowania? Wszystko. Po pierwsze jest ciepło. No i co z tego? Można wykorzystać ocieplenie atmosferyczne do ocieplenia relacji międzyludzkich. Na przykład ocieplenia relacji między władzą a obywatelem. I vice versa. Myśli pan, że to może zaprocentować w następnych wyborach? Z ust mi to pan wyjął. A wie pan, że w to ocieplenie to bym z kasy miejskiej zainwestował. No. Ale pod jednym warunkiem. Musi pan przy okazji ocieplić stosunek do kościoła. Ale do mnie ksiądz proboszcz tak ostatnio narzekał na laicyzację. Oczywiście. Zrobimy uroczyste bicie w dzwon. Ale to znaczy z jakiej okazji? Z okazji majowej niedzieli. A tak, słusznie. Bo poza tym sprowadzi się wesołe miasteczko. Ze dwóch połykaczy ognia, faceta z wężem, kobietę... Tylko nie z brodą, błagam. Nie, miałem na myśli kobietę gumę. Potrafi sama siebie zawiązać jak krawat. Bardzo interesujące. Zrobimy konkurs picia piwa na tempo. Ja wiem, to konieczne? Konieczne. Jak zwykle wygra Ciunkała, ale potem już będzie pijany i umieścimy go w izbie Genialne. No, a gdy już zapadnie wieczór, zaprosimy mieszkańców na premierę teatra. A skąd ja panu wezmę? Sami go zrobimy. Niech pan sobie wyobrazi. Jeden z naszego miasta napisał sztukę teatralną. Kto? Trębacz. A to kretyn? No i o czym jest ta sztuka? O miłości. Nawet tytuł ma Miłość w Malinówku. Coś podobnego. Czytał pan? Za kogo mnie pan burmistrz ma? Oczywiście, że nie. To na pewno jakiś idiot. Oczywiście, ale nasz, swojski. Opowiada o naszym mieście, gdzie też on może kochać ją, a ona jego. A nie ma tam przypadkiem, że ona kocha jego, a ona ją? Bo wie pan, ja mam skrzydło konserwatywne i bez poparcia księdza proboszcza. Ale co pan, niemożliwe. Wprawdzie nie czytałem, ale na takie rzeczy to trzeba cię zagłupi. A wie pan, że to mnie przekonuje.
A po spektaklu oklaski, wiwaty, churalne stola. Dla trębacza? Oczywiście, że nie dla pana. A, to co innego? Całe miasto śpiewa i w tym momencie na bezchmurnym niebie pojawiają się fajerwerki i wszyscy są szczęśliwi, że dożyli takiej majowej niedzieli i życzą sobie nawzajem, żeby dożyć następnej. Ale to wzruszające. A ile? To ma kosztować? A przygotowałem na wszelki wypadek kosztorys, proszę. Nie, to... A... Zwariował pan? Panie burmistrzu, tu chodzi o kulturę polską, a ona jest bezcenna. Nawet jeśli jest bezcenna, to tyle nie może kosztować. No, dobrze, zrobię to dla pana. Niech pan obetnie koszty o 10%. O 20. Niech będzie 15 i nie mówmy o tym więcej. Ale to jest dalej o wiele za dużo. Ale mnie niż było. Panie Ziutku, a jak to nie przyniesie efektu wyborczego? Na pewno przyniesie. Ludzie spojrzą na urnę, wspomną na majową niedzielę i wynik rekordowy. Rekordowy, panie burmistrzu. No to niech mi pan opowie. Panie Józefie, o czym jest ta pańska sztuka? O miłości, panie burmistrzu. Bardzo ładnie. Ale tak bardziej konkretnie. W uroczym miasteczku, które nazywa się Malinówek... O, no. To dobrze się zaczyna. To. Żyje sobie trębacz imieniem Józef. Przecież... Pan ma na imię Józef. A to coś przeszkadza? W sumie nie, to nie, nie. Aha, no i ten trębacz przechodzi pewnego dnia obok sklepu artykuły rolnicze i ogrodnicze. A, to takiego jak u nas na rynku. Dokładnie. Niechcący zerka w okno i widzi w środku piękną dziewczynę muskającą delikatną chusteczką glebogryzarkę. Co? Glebogryzarkę. To taka maszyna do spulchniania ziemi. Ale ja wiem, co to jest glebogryzarka. Ja nie rozumiem tylko, dlaczego ona ją muska. A, bo ta glebogryzarka nie mogła znaleźć nabywcy i strasznie się zakurzyła. Ale to nie jest sztuka o glebogryzarce. Nie, o miłości. No, więc ten trębacz patrzy przez szybę na tę dziewczynę, która ma na imię... Zosia. A, to jak moja sekretarka. A ja raczej chciałem nawiązać do pana Tadeusza. No, więc Józef patrzy na Zosię, gryzarkę, na Zosię, na glebogryzarkę i czuje, że z każdą chwilą jest coraz zakochany. W kim? W Zosi. Chwała Bogu. No, niestety ich miłość natrafia na poważną przeszkodę. Glebogryzarka. Nie, szyba. Ale tak, zapomniałem. I co? Wybija ją. Nie, na to jest zbyt subtelny. Dotyka szyby swoimi delikatnymi palcami pianisty. Nie, zaraz, przecież pan mówił, że jest trębaczem. No tak, ale palce ma pianisty. No to jest to dziwne. Nie, zdarzają się takie anomalie, panie burmistrzu. A to mniejsza z tym, no. I co dalej? Dotyka palcami szyby i wygłasza tragiczny monolog w stylu Szekspira, zaczynający się od słów. Szybo, okrutna szybo, co przejmujesz chłodem? A to nie jest trochę nudne? Facet stoi na scenie i przemawia do szyby? Tu chodzi o uczucia. Potem przemawia jeszcze do klamki. O, klamko, czemuż ciebie nie mogę nacisnąć? No to może niech ona naciśnie z drugiej strony. Ona nie może, bo w tej scenie wygłasza monolog do glebogryzarki. O, maszyno nieczuła i zgrzytliwa pustko. Nie, panie Józefie, nie. A to są jakieś bzdury. Ale to ma głęboki sens. Przemawiają do różnych przedmiotów, bo nie mają odwagi zwrócić się do siebie. Ona przemawia do chusteczki, a on samotny na swym poddaszu wygłasza monolog. O, sroga partyturo, co patrzysz ponuro. Ale,
A to się dobrze kończy? O tak. Drzwi otwierają się za sprawą czarodziejskiej siły miłości i trębacz wchodzi do sklepu z artykułami rolniczymi. Nie, to nie. Moim zdaniem to nie ma żadnego sensu, ale... Ale w ramach ocieplenia relacji władzy ze społeczeństwem niech pan sobie wystawia tę sztukę. To... Dziękuję, panie burmistrzu. Do końca życia panu tego nie zapomnę. Nie, no. No, szanowni państwo, to jest w gruncie rzeczy bardzo proste. Trębacz gra trębacza, pani Zosia Zosię, pan burmistrz pana burmistrza, ksiądz proboszcz księdza proboszcza, pan zawiadowca zawiadowcy i tak dalej. Przepraszam, ale ja nie mogę tego zagrać. Ale dlaczego? Czyż to taka piękna rola? Nie mogę zagrać księdza proboszcza, bo ja jestem księdzem proboszcza. Ale to jest właśnie taka konwencja, proszę księdza. Każdy gra samego siebie. Nie, ale mnie to nie przystoi. Mnie chyba też nie przystoi. Ale pani Zosiu, może pani nie utrudniać? Mogę? Przepraszam? Ale czy to nie przystoi księdzu proboszczowi w żaden sposób? W żaden. Musicie sobie poradzić bez mnie. Ale jakże to tak? Sztuka bez wartości chrześcijańskiej. No. A to może ksiądz proboszcz będzie didaskaliem? Genialny pomysł. To może ja też będę didaskalią? Pani Zosiu! Przepraszam? Ale czy ten didaskal to nie jest coś nieprzyzwoitego? Nie, proszę księdza, pan Józef nie wiadomo po co nawtykał tu wszędzie do diabła i trochę didaskaliów. I ksiądz je po prostu przeczyta. One pełnią bardzo ważną rolę. Nadają bieg akcji. No i znakomicie będzie ksiądz proboszcz robił to, co zwykle. Nadawał bieg akcji. Przepraszam, a ja mam pytanie. W kwestii? W kwestii, że tu nie ma. Nie mam ani jednej kwestii. W ogóle mnie tu nie ma. To jest dyskryminacja polskich kolei państwowych. Jak to nie ma? Pan pokaże. No to proszę, o. Nie ma, bo brakuje ostatniej kartki. A, to ja dam panu swoją, bo ja w tej scenie nie gram. W ostatniej scenie zakochani wsiadają do pociągu i udają się w podróż poślubną. Na peronie stoi samotny zawiadowca z melancholijnie uniesionym lizakiem i... Tu ma pan tę swoją kwestię. Polskie koleje państwowe wiozą cię zawsze w kierunku twego szczęścia. Jest pan zadowolony? Bardzo. Jakby się jeszcze nie spóźniały z tym szczęściem. Proszę państwa, zaczynamy od sceny siódmej. To symbolizuje szybę. Ale to jest krzesełko. Pani Zosiu, pan Ziutek powiedział, że symbolizuje. Przepraszam. Tak, proszę. Po jednej stronie stoi zakochany trębacz, a po drugiej sprzedawczyni Zosia, przytulając się z braku lepszych możliwości do glebogryzarki. Patrzą na siebie głęboko zakochani. No. O szybo bezlitosna. Dobrze. Chłodna jak poranek. Nie czuła, choć przed tobą smętny tkwi kochanek. Zniknij, o szybo podła, przeciwna miłości. Tu się odzywa didaskalia, czyli ksiądz proboszcz. Szyba dzieląca zakochanych w cudowny sposób znika. Tak. Trębacz wkracza do sklepu rolniczo-ogrodniczego. Tak. O, moja ukochana. O, mój ukochany. Nie. Ja tego nie przeczytam. Dlaczego? Bo tu jest napisane, obłapiają. No to... Nie, mnie to nie przystoi. Nie, no oczywiście, skreślamy. No. O, moja ukochana. O, mój ukochany. Usiłuje się wyrwać z jego objęć. Przepraszam, ale jak ja mam się wyrwać, skoro on mnie wcale nie obłapił? Panie Józefie, do cholery, sam pan nie wie, co pan napisał. Dlaczego pan nie obłapia?
Jak mam obłapiać, kiedy to zostało wykreślone? To jasne. To może wyrywanie się też wykreślić? Ja bym się w takiej sytuacji nie wyrywała. Pani Zosiu, jak nie będzie obłapiania ani wyrywania, to co to za miłość? No tak. No to może my przerobimy tę sztukę, żeby już nie było o miłości. Ale... Zawsze to jednak pachnie grzechem. I jeszcze to obłapianie w miejscu publicznym. No to o czym to by miało być? No to czy ja wiem. A może o świętym Franciszku? To taki sympatyczny święty. Nie no, to znaczy... W sumie fantastyczny pomysł. Tak, ale to było, panie burmistrzu, to było w męskim klasztorze. To dla mnie w ogóle by nie było roli. Chyba, żebym zagrała ptaszkę. To znaczy ptaszkę. Pani Zosiu. Przepraszam. Proszę księdza, pomysł jest znakomity, ale mamy za mało czasu. Może w przyszłym roku... To... Ja mam genialny pomysł. No. Ksiądz proboszcz będzie didaskalią pierwszą, a ja drugą, bo ja i tak mam małą rolę. Ksiądz będzie mówił didaskalia przyzwoite, a ja nieprzyzwoite. No, właśnie, z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Panie Ziutek, reżyseruj pan. Tak jest. Może zaczniemy od księdza proboszcza. I... Szyba dzieląca zakochanych w cudowny sposób znika. Trębacz wkracza do sklepu rolniczo-ogrodniczego. Trębacz. O, moja ukochana. O, mój ukochany. Obłapia ją. Ona się... On napiera. Ona odpiera. On gorączkowo szuka jej ust. A co pan tak ciśnie? To Ale, przepraszam, pani Zosiu, ja się strasznie wczuwam w rolę. Ale to nie się pan wczuwa na kim inny. Proszę państwa. No, dobrze. Proszę państwa, 15 minut przerwy. Stanowczo protestuję. Ja się nie zgadzam. Ale o co panu chodzi? Do panie ciumkała. O to, że znowu się wyklucza i dyskryminuje pod każdym względem istotną część społeczeństwa. Pod moją postacią, czyli ciumkały Alojzego. A kto pana dyskryminuje? Pan, przede wszystkim pan, ale wszyscy inni też. A nie myślcie sobie, że robotników torowych można lekceważyć. Wystarczy porządny kawał klucza i tory będą rozkręcone. I co wtedy? Panie ciumkała? Pan się posuwa do terroryzmu. Jeszcze dalej się posunę. Most kolejowy też jest skręcony na śruby. Ja pana do ABW. Jakie są pańskie postulaty? Od razu lepiej. Punkt pierwszy. Domagam się, żeby robotnicy torowi, czyli ja, Ciumkoła Alojzy, też byli uwzględnieni w utworze dramatycznym Miłość w Malinówku. Punkt drugi. Domagam się podwyżki. Ale ja panu nie mogę dać podwyżki. Pan jest pracownikiem PKP. No to chociaż nagrodę pieniężną za zasługi dla miasta. I ma być razem z dyplomem. Przecież pan nie ma żadnych zasług dla miasta. No. Pan też nie ma. A premię to pan sobie przyznał. Panie Ciumkała, może wrócimy do punktu pierwszego. No dobrze. Otóż nieumieszczenie pana w akcji sztuki było zabiegiem głęboko przemyślanym. No tak. Od razu to podejrzewałem. Przeszkadzam tu niektórym. Ale nadejdzie dzień, kiedy mieszkańcy Malinówka się przebudzą. I wtedy zobaczymy. Ale ja to mówię w innym sensie. O sensie nie mówmy. Sens jest od dawna znany. Niech pan posłucha. Przed premierą będzie konkurs picia piwa. Pod hasłem, kto więcej wypije, tego bydła kije. Pan nie weźmie w nim udziału? Dlaczego miałbym niby nie wziąć? Oczywiście, że wezmę. Więcej panu powiem. Ja to wygram. Ale tak właśnie sobie pomyślałem. Ergo, w momencie rozpoczęcia uroczystej premiery będzie pan w stanie upojenia alkoholowego. A ja pana w takim stanie na scenę nie wpuszczę. Albo piwo, albo sztuka, panie Ciumkała. Niech pan wybiera. Po co mam wybierać? Mogę zagrać pijanego robotnika torowego.
A nie, robotnik torowy nie może być pijany. A mimo to często jest. Ja właśnie zagram ten nietypowy przypadek. Ale nie ma dla pana roli. Niech pan mnie tylko wpuści na scenę, to ja już sobie poradzę. Ja sobie rolę znajdę. Po moim trupie. Panie burmistrzu, ja nie chcę robić kariery po trupach. Ale jeśli pan mnie zmusi... Co pan chce przez to powiedzieć? Jeszcze nie wiem. Ale na pewno nic miłego dla pana. Pan Ciągała, proszę natychmiast opuścić mój gabinet. Nie pański, tylko samorządowy. Panie, ale proszę, proszę bardzo, mogę opuścić. Ja... Ale ja, Ciągała Alojzy, jeszcze tu wrócę. Wrócę, zobaczy pan. Panie Ziutku, on mi po prostu groził. A czym konkretnie? Konkretnie odgrywał się, że jak mu nie damy wystąpić, to rozkręci most kolejowy. Cholera, on jest do tego zdolny. Co by tu zrobić? A przecież nie możemy wpuścić na scenę pijanego Ciumkały. Nie no, w życiu. Chociaż wie pan, mam wizję. Scena przedstawia peron pierwszy dworca kolejowego w Malinówku. Na torze pierwszym stoi pociąg. W jednym z okien widzimy Trębacza i Zosię. Są szczęśliwi, bo właśnie udają się w podróż poślubną. Na peronie stoi zawiadowca z lizakiem. Nieco w głębi śpi głośno chrapiąc robotnik torowy. Nie, za głośno. Panie Ziutku. No umieścimy go na drugim planie i owiniemy mu głowę kurtką roboczą. Bardzo dobrze. Tak. Zawiadowca melancholijnie unosi lizak. Elektrowóz wydaje sygnał dźwiękowy. Zawiadowca przejęty i wzruszony mówi: polskie koleje państwowe wiozą cię zawsze w kierunku twego szczęścia. Robotnik torowy chrapie potakująco. A jak on nie będzie chrapał potakująco, tylko wprost przeciwnie? Na wszelki wypadek dopiszemy. Zawiadowca wyciąga rękę w kierunku robotnika i mówi: nawet pijany robotnik torowy potakująco chrapie. Kurtyna opada. Bardzo dobrze. Teraz już nie będzie żadnych wątpliwości. Panie burmistrzu, sztuka teatralna jest jak worek bez dna. Wszystko można tam wepchnąć. Wie pan, szkoda, że tego wcześniej nie wiedziałem. Zamiast się pchać na burmistrza, zostałbym dyrektorem teatru. Podać kropelki, panie burmistrzu? Podać. A co pani dziś jakaś taka... Nie w humorze, pani Zosiu? Bo ja, panie burmistrzu, się chyba zabiję. Pani? Wykluczone. W czasie przygotowań do majowej niedzieli w Malinówku niezbędna mi jest wykwalifikowana sekretarka. Wszystko ma się odbyć jak należy, a zwłaszcza premiera. Potem może pani wziąć kilka dni wolnego i się zabijać. To nie będzie panu smutno? Będzie, ale ja wiem z doświadczenia, że jak kobieta się na coś uprze, to święty Boże nie pomoże. Jak się pani chce zabić? Nie wiem. Może skoczę z jakiegoś budynku? Nie no, bzdura. U nas budynki są najwyżej dwupiętrowe, tylko nogi sobie pani połamie, a potem jakiś konował źle to poskłada i cud natury szlak trafi. Jaki cud natury? No do pani zgrabne nogi. Aha, myślałam, że pan nie zauważył. Nie no, ale pani Zosiu, jestem burmistrzem, a burmistrz musi widzieć wszystko. Skakanie niech pani sobie wybije z głowy. To może ewentualnie rzucę się pod pociąg. Nie no, no wie pani, zrobić takie świństwo zawiadowcy. On był dla pani zawsze taki miły, a pani, no nie. Ale no, to nie będzie jego wina, to ja sama. Pani Zosiu, od kiedy istnieje w naszym regionie linia kolejowa, nikt nigdy nie rzucił się w Malinówku pod pociąg. Tu są ludzie szczęśliwi. Ale nie ja. Co znaczy nie ja? Wydaje pani polecenie służbowe. Ma pani być szczęśliwa. Ja nie mogę. Co? Nie podoba mi się już pani? Pan tak, ale Trębacz. A co on panią obchodzi? Prześladuje mnie, panie burmistrzu, na każdym kroku chodzi za mną i się gapi. No to pani mu powie, żeby przestał. No. On mówi, że nie może, bo czerpie ze mnie inspirację. A to ham. Ham? A czy pan wie,
że on wszedł na drzewo i podglądał, jak się rozbieram do snu. To świnia. I co? Udało mu się? Nie, bo wylałam na niego wiadro wody i spadł. Ale, panie burmistrzu, może wejść jeszcze raz? Ja jutro wydam polecenie Komisji Terenów Zielonych, żeby ścięli to drzewo. To nie pomoże. On mnie bez przerwy napastuje i osacza. I ja się czuję zapędzona do rogu. Ja myślałam, że pani to lubi. Ewa, to zależy, kto mnie zapędza. No, dobrze, pani. Nizosiu, daje pani uroczyste słowo burmistrza, że ja go, to znaczy, ja to załatwię. Ale on mówi, że żeby zagrać dobrze rolę trębacza, musi wiedzieć o mnie wszystko. No to ja już mu popędzę kota. To... Ale taki Deniro, jak się przygotowywał do roli, to przyszedł za 20 kilo. Jeszcze go wszyscy chwalili, nie? Ja pójdę do księdza proboszcza i poproszę, żeby mu zadał porządną pokutę. I kilka tysięcy zdrowasiek albo... Nie, to jeszcze lepiej. Niech w worku pokutnym biega dookoła kościoła. Po lata spoci się, to mu przejdzie. No nie wiem, panie burmistrzu. On jest prawdziwym artystą. A od takiego to się biedna kobieta nigdy nie odczepi. No i tak się przedstawiają sprawy. Proszę księdza proboszcza. Co za diabeł mnie podkusił z tą majową niedzielą w Malinówku. Już gorzej być nie może. Obawiam się, że niestety może, drogi synu. Nie, to już za wiele, jak na jednego burmistrza. Czyżby i ksiądz proboszcz? Tak jest. Przemyślałem sprawę bardzo gruntownie i stanowczo odmawiam bycia didaskalium. Przecież ksiądz był taki znakomity w tej roli. Nie przeczę, mam pewne predyspozycje, żeby być didaskalią, ale to wykluczone. Dalej, dlaczego? Bo to jest rola niestety marginalna. Wiodąca! Ksiądz proboszcz nadawał przecież bieg akcji. Pozornie. W gruncie rzeczy zostałem zepchnięty na margines sceny, żeby nie powiedzieć na proscenie. Ale któż by śmiał? To... Wiesz równie dobrze jak ja, że byli tacy, co śmieli i jeszcze się potem śmiali. Zewsząd się Kościół wypycha, ale ja się nie dam zmarginalizować przy pomocy wątpliwej wartości sztuki teatralnej. Nie, no sztuka jest między nami mówiąc do pani, ale liczy się idea. Przeanalizowałem dokładnie tekst i muszę stwierdzić, że jego idea jest z gruntu podejrzana. Przez cały czas mówi się o miłości. No nie, bo o tym to jest, no... A gdzie, jeśli wolno spytać, nauki przedmałżeńskie? Gdzie przygotowania do ślubu? Ani słowa na ten temat. To mi pachnie konkubinatem. Nie, to jest nieporozumienie, proszę księdza. W sztuce dopiero, że tak to ujmę, rozkwitają pierwsze pączki miłości. On się nawet jeszcze i nie oświadczył. A zachowuje się tak, jakby się nie tylko oświadczył, ale już nawet doświadczył. Ale to tylko nadgorliwość aktorska, trębacza. Po prostu za bardzo przejmuje się rolą. Tak, przy okazji, nie mógłby mu ksiądz proboszcz wyznaczyć jakiejś porządnej pokuty? Niby za co? Za to, że się przesadnie wczuwa. Znaczy niech się wczuwa mniej, bardziej skromnie i powściągliwie. Jakby tak pobiegał w worku pokutnym. Dookoła kościoła. To tak, to słuszna myśl, synu. Odrobina pokuty nigdy nie zawadzi. No. I gdyby ksiądz dobrodziej zechciał jeszcze raz rozważyć bycie didaskaliem. Nie, mowy nie ma. Nie, no to ja się chyba zastrzelę. Tylko spróbuj, wtedy ty będziesz biegał w worze pokutnym dookoła kościoła. Nasza parafia jest patriotyczna. Tu się strzela do wroga, a nie do siebie.
Panie Ciutku, ja już sam nie wiem, co z panem zrobić. Wpuścił mnie pan w takie maliny, że się chyba zabije własną pięścią. Ale o co panu chodzi? Wszystko jest na najlepszej drodze. Karuzela już do nas jedzie. Połykacze ognia już przyjechali. Od rana do nocy ćwiczą i połykają. Ten ogień? Nie, spirytus. Ale to bardzo dobrze. Będą się potem lepiej palili. Kobieta guma przysłała mi DVD ze swoim show. Niesamowita, panie burmistrzu. Potrafi się zawiązać w taki supeł, że nikt tego nie rozwiąże. Och, to... Tylko facetowi z wężem zachorował wąż. Katar czy coś takiego. Ale ma jechać pożyczyć innego od kolegi. Piwo na konkurs kupiłem. Chłodzi się w podziemiach gminnego ośrodka kultury. Fajerwerki przyjadą prosto z hurtowni razem z obsługą. Musi ich przyjechać aż trzech, bo każdemu brakuje paru palców. Ale wespół w zespół. Ech, panie Ziutku, to wszystko nie ma znaczenia. Premiera nam się wali. Nieprawda. Dopiero co oglądałem scenografię i wszystko się dobrze trzyma. A widział pan to serce z kwiatów? Jak nie zwiędną, efekt będzie niesamowity. Panie Ziutku, w cholerę z kwiatami. Nie ma kto grać, rozumie pan? Nie, przecież wszystko jest ustalone. A ten guzik, prawda? Pani Zosia nie zgadza się grać z Zosi, bo trębacz tak się przejął rolą, że Zosia już nie wie, gdzie się przed nim schować, a w dodatku ksiądz proboszcz wycofał się z bycia didaskaliem. Panie burmistrzu, spokojnie, punkt po punkcie. To o co chodzi pani Zosi? Żeby trębacz przestał się na nią rzucać. Przeszkadza jej, że się rzuca? Nie, że się rzuca, tylko że trębacz. No. Aha, rozumiem. No to go pan wezwie i mu pan powie, że jak się zbliży do pani Zosi na odległość mniejszą niż 2 metry, to go pan wyrzuci na zbity pysk z posady i jeszcze mu odbierze trąbkę. A on powie i będzie miał rację, że miłość na taki dystans... Oj, nie się kocha platonicznie, jak jest takim idiotą, no. A wie pan, słusznie. Niech trzyma przy sobie swoje brudne łapy. No. A co z księdzem proboszczem? Zawiadowca będzie jedyną didaskalią. On i tak prawie nie ma roli w tej sztuce, więc... A ja bym chciał, żeby ksiądz proboszcz jednak zaistniał. I zaistnieje, ale w tle. Obok nietrzeźwego i chrapiącego ciumkały będzie siedział ksiądz, czytając książkę o świętym Franciszku i spoglądając z ubolewaniem na upojonego ciumkałę. Dzięki temu w naszej sztuce pojawią się wartości chrześcijańskie i przesłanie moralne. No nie, teraz coś pan przesadził. No, Jezu, też mi przesłanie ciumkała. No, niech pan sobie obejrzy telewizję. Tam nawet tyle nie ma. I niech się pan nie martwi. Teatr jest jak worek. Wiem, tak, bez dna. A to ja tak mówiłem? Dokładnie. To źle mówiłem. Teatr, panie burmistrzu, to jest worek z podwójnym dnem. No i co państwo na to powiedzą? Nic takiego się nie dzieje, panie burmistrzu. Tylko troszkę wieje. Nie, no, troszkę. Toż to istny dopust Boży. No, na kolei mamy stan podwyższonej gotowości. Przepraszam, gotowości do czego? Do odparcia tego tam, no, dopustu. I jak próbowałem trąbić, to mi wszystko wepchnęło z powrotem do trąbki. Nie ma się czym przejmować. Trochę wiaterku nikomu nie zaszkodzi. Panie Ziutku, tu w scenariuszu jest napisane. Tłumy ludzi na ulicach Malinówka. No. Pan wyjrzy przez okno. Nie ma nikogo. Pozamykali się w domach i tyle. Jednego widzę. Trzyma się słupa. O, tam przed restauracją. Nie, to ciumkało. Przynajmniej jeden dzielny i odważny. Ale co on tam robi, na Boga? No nic takiego. Proszę księdza proboszcza, czeka na rozpoczęcie konkursu picia piwa. Tak to ja. Co? A mówiłem, żeby przywiązać. Aha. No tak, rozumiem. Co się stało?
pirotechnikom wiatr porwał fajerwerki. A nie mogli ich łapać do cholery? Próbowali, ale wiatr był szybszy. O, ja się tak na nie cieszyłam. Pani Zosiu, niech pani nie będzie dzieckiem. Ale pan Alpa mówił, że to właśnie we mnie najbardziej lubi, panie burmistrzu. Proszę państwa, show must go on. Musimy pójść i stawić czoła warunkom atmosferycznym. Przepraszam, ale ja się nie zgadzałem na bycie didaskalią bez względu na warunki. Tak, tak, ja też. Spójrzcie, moi mili, co się dzieje? Rany boskie, to chyba trąba powietrzna. Ładnie wygląda. Szkoda, że nie daliśmy tego na plaka. O! Leci! Pewnie ciumkałe oderwało od słupa. Nie! To scenografia. O, widzicie, tam leci serce z kwiatów. No to po premierze. Kto się napije ze mną koniaczku? Ja, drogi synu, przemarzłem, patrząc na te wichury. Oj, ja! Jak to się mogło stać? Taka katastrofa! Niech się pan nie martwi, panie Ziutku. Jutro zmienia się front atmosferyczny. Ja napiszę nową sztukę. Też będzie o miłości. To pewnie. W przyszłym roku też będzie majowa niedziela. O nie, panie Ziutku, nigdy. Żadnych premier. Ale sztuka, panie burmistrzu. Miłość. Poezja. Żadnej poezji. Proza, moi kochani. Tylko proza. Bo inaczej będzie dramat. Było to słuchowisko Marka Wawrynowicza Majowa niedziela w Malinówku. Wystąpili burmistrz Krzysztof Kowalewski, sekretarka Barbara Kałużna, Ziutek Marian Opania, zawiadowca Jan Prochyra, proboszcz Stanisław Brudny, trębacz Sławomir Pacek, Ciumkała Grzegorz Bąc. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Reżyseria Janusz Kukuła.